startu szykują się 3 załogi samochodowe. Dobrze nam znani Marek Dąbrowski z Jackiem Czachorem w Toyocie Hilux, a także Adam Małysz z Xavierem Panceli w Mini. Debiutujący za kierownicą samochodu terenowego Kuba Przygoński będzie jechał z Andrzejem Rudnickim. Stawkę zawodników Orlen uzupełnia tegoroczny zwycięstwa Pucharu Świata w kategorii kłady Rafał Sonik i motocyklowy mistrz świata FIM w kategorii juniorów Kuba Piątek. Nadchodząca edycja rajdu Dakar wystartuje 2 stycznia, a zmagania na trasie zawodnicy rozpoczą od uroczystego startu w Buenos Aires. Zakończą metą 16 stycznia w Rosario. Niestety tegoroczny rajd nie odbędzie się już na terenach Chile i Peru, przez wycofanie się z organizacji rajdu. Aktualna trasa niemal w całości będzie przebiegać przez terytorium Argentyny z krótkim wypadem do boliwijskiego Uni. Co ważne, ten krótki wypad wiąże się z walką na wysokości powyżej 4000 metrów nad poziomem morza, gdzie jeszcze nigdy w historii Dakaru nie był wytyczony na takich wysokościach odcinek. Jednak to jest spora wysokość i takie wysokości, często chodzenie po takiej wysokości sprawia problem, czy tam nawet oddychanie, a tutaj jednak spory wysiłek, bo widzieliśmy też, że te odcinki na tych wysokościach nie są krótkie, to są długie odcinki, więc na pewno będzie ciężko. Tym razem musimy być na górze długo. To wymaga przestawienia psychiki. Wobec rywali przede wszystkim liczę na to, że i ich psychika się będzie musiała przestawić i że będzie im ciężej, bo tych najlepszych żyjących w bardzo wysokich górach jest stosunkowo mało. Znakomita większość żyje na co dzień niżej, a więc jeśli się nie zaadaptują lub gorzej zaadaptują do tych największych wysokości, to tam będzie tkwiła nasza szansa. Na zawodników czeka prolog, 13 etapów i dzień przerwy. Jak sam Jacek Czachor wspominał na prezentacji, wreszcie trudny Dakar, poprzednie edycje były łatwe. Ma w tym sporo racji, ponieważ pomimo małej ilości piasku, braku wielkich wydm i prawdziwej pustynnej jazdy, trasa w znacznych fragmentach będzie pozwalała na rozwijanie dużych prędkości, a szybkość w tym rajdzie może się okazać zgubna. Wracając do naszych załóg, starzy wyjadacze Dakaru, czyli Dąbrowski i Czachor, uchylili rąbka tajemnicy i zdradzili, że Toyota przeszła gruntowną zmianę w zawieszeniu oraz pod maską, a start w tegorocznej edycji będzie uhonorowaniem dobrego i równego sezonu w cyklu pucharowym, który ukończyli na 5. wysokim miejscu. Duet ten mierzy wysoko. Chcą zakończyć rajd w pierwszej dziesiątce. Cel jest jeden, jak najwyższa pozycja. Po takim debiucie, jak byliśmy na 7. miejscu, to trudno mówić, chcemy być w tej czołówce światowej cały czas. Polsko-francuski duet również nie spał i systematycznie przygotowywał się do startu w Dakarze. Adam Małysz i Xavier Panceli testowali nowe podzespoły Mini na wieloetapowym rajdzie Maroka, dzięki któremu panowie rozumieją się coraz lepiej i z powodzeniem rywalizują z najlepszymi. Naszym celem będzie pierwsza dziesiątka i walka, na pewno walka. Jesteśmy w stanie walczyć z tą czołówką najlepszą, choć tych ekip doszło bardzo dużo i znakomitych nazwisk, także będzie trudno, ale po to jedziemy na Dakar, żeby walczyć. Debiutujący Kuba Przygoński po przesiadce z motocykla do samochodu rajdowego drugą część sezonu w całości poświęcił wraz z pilotem Andrzejem na przygotowania do Dakaru. Bardzo dobrze zaprezentował się podczas Baja Poland, polskiej rundy Pucharu Świata FIA oraz podczas pustynnego rajdu Maroka. W obu imprezach potwierdził swoje wysokie umiejętności. Kuba przesiadł się na 4 kółka z powodu urazu kręgosłupa. Niestety na motocyklu ta kontuzja była mocno uciążliwa dla niego. Jak sam stwierdza, zaczynam nowy rozdział w mojej sportowej karierze i liczę, że styczeń będzie dla mnie naprawdę dobrym miesiącem. W roku nie zdążyłem przetestować samochodu tak, jak bym chciał, bo było za mało czasu, ale tego doświadczenia trochę zyskałem. Startowałem w Baja Poland i w Maroku. W Maroku mieliśmy bardzo szybkie i dobre odcinki, ale też mieliśmy kilka awarii technicznych, których uważam, że wyciągnąłem pozytywne wnioski, bo złapaliśmy kapcia, to zmienialiśmy to koło. Urwaliśmy połoś, też ją zmieniliśmy w boju, w terenie, na pustyni, więc bardzo dużo tego doświadczenia już zebrałem. Teraz na pewno trzeba będzie trochę improwizować na Dakarze, żeby jak najmniej błędów popełnić i dobrze do mety dojechać. Kuba nie jest jedynym debiutującym w tegorocznym Dakarze, którego w styczniu będziemy mieli możliwość oglądać. Na trudne argentyńskie odcinki wyjadą gwiazdy WRC Sebastian Loeb, Mikko Hirvonen oraz Martin Prokop. Absolwent Akademii Orlen Team zakończył tegoroczne zmagania FIM, zdobywając Mistrzostwo Świata Rajdów Cross Country w klasie junior. Mowa o Kubie Piątku. Zbliżający Dakar będzie dla młodego zawodnika szansą na sprawdzenie się w stawce najlepszych na świecie. Lublinianin otrzymał najwyższy numer startowy, 58, wśród startujących w klasie motocykli Polaków. Jak sam podkreśla, będzie miał trudne zadanie, ponieważ został jako jedyny zawodnik jadący na motocyklu w Orlen Team. Jest cel, pierwsza 20, dość ambitny, ale po ostatnich treningach, po ostatnich zawodach roku i po całym sezonie mogę stwierdzić, że jestem w stanie powalczyć, chociaż też ta konkurencja jest coraz większa. Odszedł niby Mark Koma, zwycięzca ostatniego Dakaru, ale na jego miejsce przyszło 10 innych, którzy chcą zająć jego miejsce.
Więc no, dzięki temu, że ten rajd staje się coraz bardziej popularny, coraz większy, no to przyciąga też coraz więcej szybkich motocyklistów. Biegłoroczny zwycięzca swojej kategorii quadów Rafał Sonik ma za sobą sezon marzeń. Oprócz zwycięstwa w Dakarze Polak zdobył swój 4. Puchar Świata w rajdach cross country. Jak sam mówi, jego cel na Dakar 2016 to poprawić swój zeszłoroczny wynik. 2 lata temu popełnił błędy, w wyniku których stracił 3 godziny. W styczniu bieżącego roku udało mu się zmniejszyć ilość straconego czasu do 1,5 godziny. Teraz na wzór najlepszych motocyklistów chce zejść poniżej minuty. Uroczysta ceremonia startu Dakar zaplanowana jest na 2 stycznia i wzorem z lat poprzednich odbędzie się w Buenos Aires. Na trasie rajdu zobaczymy 354 pojazdy i w sumie 556 zawodników z 60 krajów. Taki wynik zgłoszeń jest absolutnym rekordem według organizatorów. Meta rajdu jest przewidziana na 16 stycznia w Rosario.